Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Litka, dziennikarz, reporter, przede wszystkim autor wielu publikacji, tekstów, książek, także reportaży telewizyjnych, filmowych na temat uprowadzenia męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. I jakby to powiedzieć, szukam właśnie adekwatnych słów, bo zacząłeś najnowszą książką Zniszczyć księdza. Historię, która tak naprawdę poprzedza te wszystkie wydarzenia, które potem relacjonowałeś. Dlaczego tak? Dlaczego w ten sposób? Witam Państwa. Chciałem tę książkę zacząć trochę inaczej. Chciałem niejako zacząć opowiadać tę historię od finału, czyli od procesu toruńskiego, żeby pokazać, co było na końcu. I później w poszczególnych rozdziałach cofam się coraz bardziej do początku, czyli do tego momentu, kiedy ksiądz Jerzy Popiełuszko staje się dla władzy kapłanem niewygodnym, kapłanem na tej krótkiej liście, myślę, że numer jeden wśród niepokornych duchownych w tamtym czasie, w latach 80. i pokazuje, jak wyglądały kulisy i jak wyglądał przebieg tej słynnej prowokacji na Chłodnej w mieszkaniu księdza, gdzie podrzucono mu w grudniu 83 roku tysiące ulotek, materiały wybuchowe. Tam były elementy również broni, no, które wskazywałyby, że nie tylko drukuje zakazane materiały, ale również szykuje jakieś terrorystyczne być może ataki, które są wymierzone w jedynie słuszną władzę ludową. Nie byłoby prowokacji na Chłodnej, gdyby nie Jerzy Urban, któremu ostatnio się zmarło. Tradycja polska mówi, nawiązująca czy wywodząca się z katolicyzmu, że o zmarłych mówi się albo dobrze, albo wcale, więc wolałbym powiedzieć wcale, ale w tej historii brał czynny udział. Jaki udział brał Jerzy Urban w tej historii? Poświęcam Urbanowi kilkanaście stron opartych na dokumentach z jednej strony. To są i jego rękopisy, to są jego notesy, to są również jego wypowiedzi publiczne, bo on publicznie przyznał się, że był autorem paszkilonskiego tekstu, który ukazał się na łamach Ekspresu Wieczornego 2 tygodnie po przeprowadzeniu tej prowokacji. Jerzy Urban wtedy, właściwie można powiedzieć w grudniu 83 roku, zaczął tę swoją krucjatę przeciwko księdzu i co ciekawe opublikował ten pierwszy tekst pod pseudonimem Michał Ostrowski. A więc nie Jan Rem, nie Kibic, nie Jerzy Kibic, tylko zupełnie wymyślony pseudonim pod kątem tylko tej jedynej publikacji. Michał Ostrowski już niczego więcej nie napisał. Natomiast jakie były kulisy powstania tego tekstu? Otóż kiedy prowokacja nie do końca się udała, kiedy ksiądz Jerzy został wypuszczony z Pałacu Mostowskich po pobycie tam jednej nocy w areszcie, postanowiono uderzyć medialnie. Zrobiono to o tyle w taki sposób, bym powiedział, przemyślany i cyniczny, że artykuł ukazał się 27 grudnia, a więc po świętach Bożego Narodzenia, a jeszcze przed Nowym Rokiem, w takim trochę martwym sezonie, jeśli chodzi o gazety, a jednocześnie uderzał w kapłana, który w tym czasie no, pełnił posługę kapłańską, odprawiał msze święte, wygłaszał homilię, a więc był to moment wybrany, myślę, celowo. A kulisy powstania tego tekstu były takie, że ktoś przyniósł, tak twierdził sam Urban kilka lat temu w takim wywiadzie rzece, ktoś przyniósł tekst do niego z MSW, ale on uznał, że ten tekst jest tak cienki, tak słabo napisany, że postanowił go poprawić i właściwie napisał go od nowa. I rzeczywiście, kiedy czytamy ten tekst po latach, zatytułowany Garsoniera, obywatela Popiełuszki, a więc nie księdza,
garsoniera, która wskazywałaby na takie dwuznaczne wykorzystywanie tego mieszkania, no i pseudonim. Czyli właściwie wszystkie elementy, które mają zabezpieczyć autora publikacji, a jednocześnie uderzyć w bohatera tej publikacji. I Jerzy Urban zupełnie otwarcie kilka lat temu przyznał się do autorstwa tego tekstu. Co ciekawe, nikt z IPN-u nie zainteresował się, myślę o pionie śledczym, tym wyznaniem. Kiedy pytałem pion śledczy IPN-u o tę sprawę, o przesłuchanie Urbana w sprawie prowokacji na Chłodnej, usłyszałem, że był przesłuchiwany Jerzy Urban w zupełnie innej sprawie, w sprawie sprawstwa kierowniczego związanego z uprowadzeniem i śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki. Natomiast w sprawie prowokacji na Chłodnej uznano, że nie będzie się go przesłuchiwać. I co ciekawe, no, skoro on publicznie przyznaje się do napisania tej publikacji, skoro trwa śledztwo w sprawie prowokacji na Chłodnej, w 2019 roku w styczniu trafia do sądu akt oskarżenia w tej sprawie, no to dziwi jedno, że ten człowiek nie był przesłuchany, skoro był na miejscu. On się nigdzie nie ukrywał, nigdzie zaraz, nie wyjeżdżał. Zaraz w ogóle, Piotrze, przejdziemy do kwestii śledztwa i tego, co zrobiła z tym śledztwem trzecia RP, bo to jest humbug i skandal, najdelikatniej mówiąc. No dobrze, czyli jasne to, co wiemy, jeśli chodzi o prowokację na Chłodną, to fakt, że MSW już to wcześniej, znaczy, że to Jerzy Urban potwierdza, że MSW, resort to wszystko przygotował. Tak, natomiast on na pewno wzmocnił pewne wątki, które otrzymał w tym szkicu tego tekstu z MSW. Mianowicie tam była informacja, że ksiądz to mieszkanie kupił, a więc w tekście się pojawia taka sugestia, że nie wiadomo za jakie pieniądze. Pojawia się też sugestia, że no, podczas przeszukania znaleziono te materiały, które wskazują, że ksiądz nie tylko posługuje w kościele, ale również jest być może terrorystą. Być może przygotowuje coś w rodzaju jakiegoś przewrotu. Być może wyciągnie ludzi na ulicę. Ma broń, ma dynamit, ma ulotki. No, coś nie tak jest z tym księdzem, więc tekst był skonstruowany iście szatańsko z wykorzystaniem wszelkich elementów propagandowych, których uczą do dziś profesorowie na wyższych uczelniach, a więc zawierał szereg faktów przekręconych, nie do końca prawdziwych, które uderzały w bohatera tekstu, był oparty na rzekomych wynikach przeszukania i jednocześnie zawierał sugestie, które no, pokazywały księdza Jerzego w bardzo dwuznacznym świetle. I o to chodziło w tej publikacji. Co więcej, ta publikacja była jakby pokłosiem tej nieudanej do końca akcji esbeków, dlatego że ksiądz opuścił areszt. Więc jeżeli ukazuje się taki artykuł, to znaczy, że nie do końca się udało przeprowadzić tę akcję i trzeba jeszcze raz uderzyć mocno w figuranta, żeby on to poczuł i żeby otoczenie, jego bliscy, współpracownicy, rodzina zobaczyli, że no, tu jesteś przy ołtarzu kapłanem, wzorem, a tutaj prowadzisz jakieś drugie, podwójne życie. Taki był też, myślę, zamysł piszącego, bo jak się czyta ten tekst po latach, teraz nawet z tej dzisiejszej perspektywy, no to wydaje mi się, że gdyby on dzisiaj powstał i był wymierzony w księdza, w osobę publiczną, to na pewno ta sprawa trafiłaby do sądu. Na pewno byłby jakiś pozew o no, naruszenie dóbr osobistych, jak się to potocznie nazywa. Natomiast ksiądz zrobił inną rzecz, ksiądz Jerzy. Ksiądz Jerzy poszedł do redakcji Ekspresu Wieczornego i zapytał, czy pracuje tu taki Michał Ostrowski, bo on chciałby porozmawiać z tym dziennikarzem, bo ten dziennikarz pisał o nim artykuł. No i usłyszał, że nikt taki w redakcji nie pracuje. I wtedy już wiedział, co to może oznaczać. Ale Jerzy Urban nie poprzestał na tej publikacji, bo później, 9 miesięcy później, opublikował w Tu i Teraz, to był tygodnik tym razem, już jako Jan Rem, a więc wszyscy wiedzieli, kto się kryje pod tym pseudonimem, taki duży tekst Seanse Nienawiści.
I on tam pisze, porównując msze święte za ojczyznę właśnie do seansów nienawiści, do tych seansów nienawiści, o których pisał Orwell w swojej genialnej książce Rok 1984. I to było drugie uderzenie. Ale Urban się nie zatrzymał. Napisał jeszcze jeden tekst, który miał się ukazać po uprowadzeniu księdza. Również w Tu i Teraz. Ale redakcja, nie wiedząc, co się dzieje z ofiarą uprowadzenia, no, powstrzymała druk tego tekstu. On się zachował w jednym z archiwów. W ośrodku Karta można go przeczytać. Zachował się pełen wydruk, pełen układ szpalty, gdzie ten tekst miał się ukazać. No i widać, że Urban się nie zatrzymywał, że ta jego nienawiść i zwalczanie przeciwnika politycznego, jak często się wyrażał o księdzu Jerzym już po 1989 roku, eskalowała. To był manifest człowieka, który chce zniszczyć księdza i robi to metodycznie, robi to publicznie, robi to pod pseudonimem, a więc trochę tchórzliwie też, bez otwartej przyłbicy, a jednocześnie wykorzystuje materiały podsuwane przez tajną policję państwa totalitarnego. Czyli, czy to, żeby to dobrze zrozumieć, czyli to było inspirowane, czy raczej inspiracja wchodziła w łagodny grunt, bo i tak osoba inspirowana miała tego typu przekonania, a nie inne? Myślę, że najbardziej inspirowanym tekstem był ten tekst Garsoniera Obywatela Popiełuszki, bo on rzeczywiście był oparty na materiale, który Urbanowi przyniesiono z MSW. I przyniósł go najprawdopodobniej Grzegorz Piotrowski. Najprawdopodobniej notatka Piotrowskiego była jednym z tych elementów, które trafiły na biurko Urbana, dlatego że tam w tekście pojawiają się wręcz żywcem wyjęte stylistycznie fragmenty, które wskazują, że Urban z tego korzystał. Natomiast Seanse nienawiści i ten tekst już po uprowadzeniu księdza, który ostatecznie się nie ukazał, myślę, że to już była inicjatywa rzecznika, który no, jako rzecznik prasowy rządu po prowokacji na Chłodnej bardzo często o księdzu Jerzym mówił publicznie na pytania zagranicznych dziennikarzy, przede wszystkim odpowiadając. I myślę, że to był rodzaj takiej ambicji. Myślę, że często ambicji, która bardzo często dotyka urzędników państwowych, którzy mają jakiś spór czy też konflikt z osobą według nich niżej stojącą od siebie. I wydaje mi się, że to było coś takiego prywatnego wręcz, że tam się nie udało, ale ja tutaj już z innej pozycji cię zaatakuję i zrobię to w formie takiej metafory. Może to cię zaboli. I rzeczywiście ksiądz Jerzy zareagował na ten tekst Seansy nienawiści, z tym, że zareagował podczas mszy świętej, niedzielnej, porannej dla środowisk medycznych. To kazanie się zachowało. Ono się zachowało w archiwum archidiecezjalnym warszawskim. Ja je opublikowałem lata temu. I on tam wręcz publicznie odpowiedział Urbanowi. Ale odpowiedział w sposób mistrzowski i odpowiedział, można powiedzieć, lepszą metaforą niż ta nieszczęsna, nie mająca żadnego związku z mszami świętymi za ojczyznę, wzięta z arcydzieła Orwella. Zdradzisz? Jak odpowiedział? Powiedział, że modli się za takich ludzi jak właśnie Jan Rem, chociaż wszyscy wiemy, kto się kryje pod tym pseudonimem, i jednocześnie opowiada, co się dzieje na mszach świętych za ojczyznę. A więc zachowuje dystans, jednocześnie temu swojemu prześladowcy po prostu wybacza. Ale robi to w sposób taki, tak jak powiedziałem, nieszablonowy, i jak się czyta ten tekst, widać emocje, które gdzieś tam podskórnie buzują, i nie jest to takie kazanie spokojne, ale bardzo, bardzo celnie punktujące człowieka, który najprawdopodobniej, mówię o Urbanie, na takich mszach świętych nie był, ale o nich pisał. No, pewnie odsłuchiwał z różnych taśm, tak podejrzewam. O tym właśnie też właśnie mówił ksiądz Jerzy w tym mało znanym kazaniu, bo tak jak mówię, ono nie było wygłoszone podczas mszy świętej za ojczyznę, tylko w takim mniejszym gronie. Na szczęście się zachowało. No dobrze.
Piotr, bo to mnie też ciekawi. Może wreszcie zdradzisz to także przed naszymi słuchaczami, osobami oglądającymi. Dlaczego tyle lat zajmujesz się księdzem Jerzym? Minęło już ponad prawie 40 lat od uprowadzenia i męczeńskiej śmierci. Ponad dekadę od beatyfikacji. To już nie jest taka legenda i taka postać, jak jeszcze dla mojego pokolenia, a zwłaszcza pokolenia moich rodziców. To wszystko się pozmieniało. Im bardziej tą historię odkrywamy, też z lat 80. też było widać, kto był prawdziwym bohaterem, a kto tylko udawał prawdziwego bohatera. Ci wszyscy, którzy się legalizowali przy księdzu Jerzym, nie wszyscy, część, przepraszam za uogólnienie, no potem okazało się, że ten kościół ma też w głębokim poważaniu w latach 90. Mam tu przede wszystkim na myśli środowisko Adama Michnika. Jemu był potrzebny ksiądz Jerzy do pewnej legalizacji środowiskowej. Są też tacy, którzy twierdzą, że to jest morderstwo założycielskie III RP i ono też nigdy dlatego nie mogło być wyjaśnione. Ujawniłeś bardzo ciekawy tekst, znaczy bardzo ciekawą wiedzę o postulatorze w procesie beatyfikacyjnym. Przypomnijmy, kim był postulator, tak na marginesie, nim odpowiesz na wcześniejsze zadane przeze mnie pytania. Odpowiem może na wcześniejsze, a do postulatora przejdę, bo to jakby wiąże się jedno z drugim. W ogóle w tej historii się bardzo dużo, wiele wątków. Jest dużo przypadków, a jak mawiał pewien mój znajomy ksiądz, przypadki są tylko w gramatyce, więc zaczynam się obawiać, patrząc na tę moją historię związaną z poszukiwaniami i z docieraniem do pewnych dokumentów czy faktów. No ale adrem. Kiedy uprowadzono księdza, ja miałem 13 lat. Pochodzę z Kujaw, z miejscowości niedaleko Włocławka. I właściwie wtedy, kiedy doszło do tego wydarzenia, jako młody chłopak zacząłem się bardzo interesować sprawą. Pamiętam, że moi znajomi księża mi pożyczali taśmę z homiliami księdza. Ja oczywiście nigdy nie byłem na mszy świętej za ojczyznę, ale te głos księdza poznawałem z taśm magnetofonowych. Pamiętam, że dostałem też na taśmie magnetofonowej zapis pogrzebu księdza, zapis jego takiej mało znanej homilii z Bytomia, nagranej na 11 dni przed uprowadzeniem. I to był początek, a później był proces. I proces śledziłem oczywiście poprzez gazety wychodzące oficjalnie, a więc Trybuna Ludu, Gazeta Pomorska, która wychodziła wtedy w Bydgoszczy, w Toruniu, Ład Boży, który pisał o tym, ale z wyciętymi fragmentami cenzorskimi. Podobnie Tygodnik Powszechny. Tygodnik Powszechny to samo, więc ja się zainteresowałem. Były jeszcze takie skróty w polskim radiu, już nie pamiętam. Tak, i one się zachowały. One się zachowały szczęśliwie i te skróty były cięte tak, żeby nie pokazywać za dużo, co się na sali sądowej działo. Ja te skróty nawet w części skopiowałem od znajomego księdza, który to nagrywał, ale w archiwum radia niedawno to odnaleziono i w archiwum radiowym jest też cały proces nagrany z pieczątką MSW, więc to wszystko jest. Na szczęście nikt tego nie zniszczył, więc od tego momentu zaczęło się moje zainteresowanie, natomiast mniej więcej w okolicach 2005-2006 roku, czyli to już było 15 lat temu, pojawiła się szansa, żeby zrobić materiał filmowy, reportaż, żeby też coś napisać. I temat wrócił. Ja nigdy go nie zakopałem, natomiast nie miałem takich możliwości wcześniej, by wgryźć się w sprawę tak, jak po latach mogło być to możliwe. Pojechałem do Bydgoszczy, spędziłem 2 tygodnie w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie czytałem akta z procesu toruńskiego. Byłem w Warszawie parę razy w IPN-ie. No i od tego się zaczęło. I jakby sprawa wróciła, ta sprawa, na którą patrzył młody człowiek, 13-latek, który nie wychwytywał wielu szczegółów, nie czytał pewnego języka szyfru, wróciła do człowieka już doświadczonego, świadomego, bardziej otrzaskanego z historią, z działalnością służb specjalnych i pojawiła się szansa, żeby temat pociągnąć. I tak to się wydarzyło. Natomiast na... Jako ciut młodszy kolega w dziennikarstwie twój, powiem tak, że był taki okres, gdzie nie można było tej sprawy badać, bo ja wtedy zaczynałem pracować z Janem Pospieszalskim i z Pawłem Nowackim w programie Warto Rozmawiać, ale i Janek, i Paweł zawsze mówili tak.
Książkę Wojtka Sumińskiego musi przeczytać, kto naprawdę go zabił, i czytać teksty Piotra Litki. Bo wiesz dlaczego? Bo wtedy był taki w ogóle nieprawdopodobny klimat. Jak dotykaliśmy tego tematu i chcieliśmy go zrobić też przez rozmowy z postulatorem czy z kimś z przedstawicieli Kościoła, to pojawiał to wszystko, co budziło obiekcje, co rodziło pytania, to wtedy pojawiła się taka odpowiedź ze strony tych czynników głównie kościelnych, że trwa proces beatyfikacyjny, nie przeszkadzajmy, nie drążmy teraz tych tematów, to wszystko będzie przebadane, wątpliwości będą wyjaśnione. To nie jest dobry moment. Przez wiele lat dokładnie ten tekst w każdą rocznicę wracał. To nie jest dobry moment, wrócimy do tego za jakiś czas. Ale przepraszam, bo wszedłem ci w słowo. Odpowiadając na twoje drugie pytanie dotyczące postulatora, to był znowu przypadek. Mianowicie uczestniczyłem w takim spotkaniu w kaplicy przy kościele świętego Stanisława Kostki. To był 2015 rok. I wtedy tam pojawiły się właśnie takie głosy wśród publiczności o proces beatyfikacyjny. Jeden z moich rozmówców już po spotkaniu powiedział mi coś takiego: a niech pan sprawdzi, panie Piotrze, niech pan sprawdzi w wolnej chwili, kim są ludzie, którzy pracowali przy procesie beatyfikacyjnym księdza. To już było parę lat po beatyfikacji, więc stwierdziłem, no w niczym to nie zaszkodzi ani sprawie, ani księdzu Jerzemu. Jego męczeństwo jest niepodważalne i nie to było moim celem, kiedy zacząłem drążyć temat. Ale rzeczywiście okazało się, że postulator, który pisał pozycję, czyli ten dekret o męczeństwie, który jest takim obszernym dokumentem opisującym męczennika i który idzie z całą dokumentacją później do Rzymu, tenże kapłan był współpracownikiem Departamentu Pierwszego, a więc agentem. Jeden z pseudonimów, pamiętam, Nebia Mgła. I rzeczywiście z tych dokumentów, które się zachowały, ten pseudonim bardzo dobrze określa sposób działania tegoż dżentelmena. I pamiętam jeszcze też kontakt z oficerem... Departament Pierwszy, czyli wywiadu. Wywiad, to już tak. W kij dmuchał. Przed wyjazdem do Rzymu doszło do spotkania. Notabene do pierwszego spotkania doszło na komisariacie w mojej rodzinnej miejscowości. To już wynikało z dokumentów. Później doszło do następnego spotkania we Włocławku. Podpisane zostało zobowiązanie. Kapłan dostał paszport i pojechał do Rzymu. I tak się zaczęła ta przygoda, która trwała no, dosyć długo, bo jeszcze po powrocie do kraju były jakieś kontakty, bo to wynika z wypisów ewidencyjnych, z zachowanych bardzo małym zakresie dokumentów. No ale najciekawsze, że dotarłem do oficera prowadzącego, który wszystko potwierdził. On nadal żyje. A czy wiemy, jakiej wiedzy dostarczał? Znaczy, to była wiedza dotycząca jego otoczenia. Był studentem, a więc znał przede wszystkim środowisko polskie. Nie sądzę, by to były informacje dotyczące życia codziennego Jana Pawła II, czyli coś, na czym zależało chociażby Sowietom przed zamachem, czy służbom bułgarskim, ale były to po prostu informacje pewnie dotyczące jego otoczenia. Te informacje się nie zachowały, natomiast zachowały się raporty oficera prowadzącego, który opisywał informacje, które otrzymywał od kapłana, no, na bardzo wysokim poziomie ogólności. To są takie raporty dotyczące w ogóle każdego z agentów, którego tenże oficer prowadzący miał na stanie. I te kontakty trwały kilka lat. To były lata 80. I to były te lata, w których też doszło do męczeństwa księdza Jerzego, więc myślę, że i trochę potem, więc myślę, że to jest też symboliczne, że późniejszy postulator był w Rzymie w momencie, kiedy doszło do męczeństwa księdza Jerzego i był na kontakcie Departamentu Pierwszego MSW. Jest to jakiś okrutny chichot historii i myślę, że no jakiś taki epilog chyba nie do końca chciany, choć z drugiej strony... Twój tekst był niechciany, bo się też wiem, że z nim mocowałeś, żeby został opublikowany. Nie każda redakcja chciała go opublikować. To prawda, natomiast też odbyłem dwa spotkania z postulatorem.
Pierwsze we Włocławku i drugie on przyjechał do Krakowa. I to były też niełatwe rozmowy. To bardzo, mogę powiedzieć, człowiek ostrożny. Człowiek, który bardzo waży słowa. No ale jednocześnie człowiek, który od początku do końca jakby uważa, że wersja ustalona na procesie toruńskim to jest ta wersja prawdziwa męczeństwa. No ja uważam inaczej. Można było pozycję i w ogóle całą sprawę beatyfikacji przeprowadzić inaczej. Dam przykład. Edyta Stein, która zginęła w Oświęcimiu. Nie wiemy, w jakich okolicznościach zginęła. Nie mamy nawet jej ciała. Wiemy, że została zagazowana i jej ciało spalone. Została uznana za męczennicę. Nikt nie próbował ustalać jakiejś hipotetycznej wersji jej śmierci, natomiast uznano ją za męczennicę Kościoła, więc w przypadku księdza, jeżeli były takie wątpliwości, mówię o księdzu Jerzym, to należało je albo wyjaśnić, ale nie pisać no, esbeckiej wersji w dokumencie kościelnym. Uważam, że to jest największy jakby błąd tego, co się wydarzyło i co już jest raczej nie do odkręcenia. Bo z kolei kanonizacja to jest stopień wyżej i tutaj jest rozpatrywany cud, czy też cuda za przyczyną męczennika doznane, czy też do których doszło. Natomiast beatyfikacja no jakby jest takim potwierdzeniem wersji toruńskiej. I to jest, uważam, największy błąd tego procesu. Ale to jest bardzo ważny aspekt, Piotrze, dlatego że żyjemy jest rok 2022, październik, a my jesteśmy ciągle prawnie, de jure, w wersji procesu toruńskiego. To jest jedyna wersja prawna, która de facto obowiązuje, chociaż należysz do osób, które uważają, że było inaczej niż było. Zaraz powiemy, co ustalili śledczy i co potwierdził sąd w Toruniu. I dlaczego twierdzić inaczej? To też cię pragnę zapytać, dlatego że ja z kolei wielokrotnie rozmawiałem z prokuratorem Andrzejem Witkowskim. Zresztą to byłem świadkiem raz bardzo kuriozalnej sytuacji, kiedy zaprosiłem prokuratora Witkowskiego do Polskiego Radia 24 i miałem naciski z prokuratury, żeby go nie zapraszać. Ja teraz oczywiście tylko mogę się powołać na rozmowę telefoniczną, więc już pominę nazwisko, kto dzwonił i co chciał, bo nie mam żadnego dowodu rzeczowego poza billingiem, a nie mam zwyczaju też nagrywać swoich rozmówców, bo nie mam takiego zwyczaju, ale są takie sytuacje, widzę, że należałoby to robić. I no, okazało się, że prokurator Witkowski nie może się odnieść do swojego śledztwa, że nie może go kontynuować po 2015 roku, że napisał cały raport dla prokuratury krajowej, co sugeruje, jakie dalsze podjąć kroki śledcze. Żyli wtedy jeszcze Ciastoń i Płatek, kiedy on pisał ten raport, no ale ciągle wisimy w jakiejś takiej niewiedzy, w zawieszeniu. Czy wisimy w tej niewiedzy, czy z kolei ktoś tą niewiedzę chce utrzymywać bardzo mocno? Według mnie pierwsze śledztwo, które odebrano Witkowskiemu z lat 90., odebrano je po wyraźnych naciskach Kiszczaka et consortes. To jest dla mnie jasne jak dwa razy dwa. Z kolei to drugie śledztwo... Ministrem wtedy był prokuratorem głównym minister Wiesław Chrzanowski. Tak, ministrem sprawiedliwości, tak. Drugie śledztwo z lat 2000 wydaje mi się, że zostało odebrane prokuratorowi Witkowskiemu, dlatego że on zaczął wchodzić na grunt badany w tamtym czasie przez postulatora procesu beatyfikacyjnego. I wydaje mi się, że to drugie śledztwo zostało mu odebrane ze względu na jakieś naciski ze strony kościelnej. Ja o tym też pisałem w tym tekście. Nie będę już teraz wchodził w szczegóły, odsyłam naszych widzów do tekstu, który jest dostępny w sieci. On jest zatytułowany Wersja księdza postulatora. Natomiast, tak jak mówię, to były jakby dwie różne sprawy. I to drugie śledztwo rzeczywiście zbliżało Witkowskiego do tych wydarzeń między 19 a 30 października, do pierwszego wyłowienia zwłok księdza, do manipulowania przy tych zwłokach i ponownego ich zatopienia, do
zeznań płetwonurków, którzy rzekomo mieli te zwłoki wyciągnąć 30, czyli do sfałszowania tej wersji. A więc Witkowski zbliżał się bardzo mocno do tego momentu, kiedy cała wersja toruńska, no, jak to się mówi, poszłaby do lasu, gdzie nie zostałaby sucha nitka na wyroku z lutego 1985 roku i okazałoby się, że w całej akcji, to jest moje przekonanie, uprowadzenia i zabójstwa księdza Popiełuszki brało udział więcej osób niż tylko 4 skazane w Toruniu. I że byli rzeczywiści mocodawcy, bo nie wiem, czy pamiętasz, to, znaczy, przepraszam, oczywiście, że ty pamiętasz, ale nie wiem, czy państwo pamiętacie, wersja była taka, że nagle 4 funkcjonariuszy z Departamentu 4 dopuściło się samowolki, no potem jeszcze znaleziono pułkownika Pietruszkę, żeby stwierdzić, no, że to jest główny mocodawca. Według mnie to zamazywanie winy innych osób zaczęło się już w 1984 roku. Raz, że śledztwo trwało tylko 51 dni, co nawet na dzisiejsze standardy jest, można powiedzieć, rekordem Guinnessa. Sama rozprawa sądowa była bardzo krótka i rzeczywiście dążono wszelkimi siłami do tego, by nie poszerzać kręgu osób podejrzanych. A więc osób decyzyjnych, przez które musiały przechodzić pisma, wnioski Piotrowskiego czy Pietruszki. No przecież oni mieli nad sobą też kogoś. To nie były samodzielne byty w tym departamencie i w ogóle w MSW, które było strukturą niesamowicie hierarchiczną. Tam nie było tak, że ktoś mógł sobie pomyśleć, a dzisiaj robimy tą akcję, robimy to i to. No, był transport. Każda bezpieka musi mieć procedury. No, tak jest w służbach specjalnych do dzisiaj. Była kwestia transportu, sprzętu, wydziału B, czyli obserwacji, ludzi, którzy wspierali działania takiej grupy funkcjonariuszy w terenie. No, poza tym to był czas tuż po stanie wojennym, więc to, co było na zewnątrz resortu, to byli wrogowie. To był wrogi teren, więc tam trzeba było iść jednak z ludźmi, pod jakąś osłoną, nie tylko pod dokumentami legalizacyjnymi, ale, że tak powiem, w otoczeniu kolegów, którzy będą wspierać nasze działania. Więc 3 funkcjonariuszy przebranych w jakieś cywilne ciuchy w zdezelowanym Fiacie i oni dokonują tej akcji, nie wierzę w to. Podrzucony orzełek w miejscu uprowadzenia, bardzo dziwne zachowanie psa tropiącego, który poprowadził milicjanta w zupełnie inną stronę niż w tą, o której mówili porywacze. Marynarka Waldemara Chrostowskiego, która w wyniku oględzin okazuje się, te zniszczenia nie powstały w wyniku upadku na powierzchnię. No, mnóstwo takich szczegółów. I jak się coraz dalej wchodzi w tą sprawę, a Witkowski w latach 90. i w latach 2000. wchodził w nią niesamowicie głęboko ze swoimi funkcjonariuszami, no to widać, że to nie trzyma się kupy, jak to się mówi już tak potocznie bardzo. Że jest tyle dziur, że ta wersja toruńska, no, upada. Zresztą dodam jedną rzecz, że prokurator Witkowski przygotowuje publikację opartą na procesie toruńskim i na śledztwie i w najbliższym czasie ona zostanie opublikowana. To będzie takie spojrzenie prokuratorskie, oczywiście publicystyczno-historyczne, i jakby takie spłacenie długu prokuratora, któremu nie pozwolono doprowadzić tej sprawy do końca. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa książka. I mam nadzieję, że prokurator Witkowski przyjmie zaproszenie do Przystanku Historia, żeby o niej porozmawiać, może nawet w szerszym gronie. Jestem już zaproszony. Jestem do dyspozycji. No dobrze. Uniknąłeś jednej kwestii, bo to być może już taki jest sąd interpretujący. Ja wiem, że ty chcesz się ograniczać do sfery faktów, ale istniała taka bardzo teza, która wielokrotnie powraca. Ze względu na fakt, że tego śledztwa nigdy de facto nie dokończono. Tam znowu jakiś prokurator z głównej komisji niby nad tym tam siedzi już tam, no, od lat. Nie wiem, co się dzieje w tej sprawie, jak już w momencie prokurator Witkowski tam tego nie prowadzi. To teraz ktoś tam prowadzi, ale jak prowadzi, co prowadzi, nie mam pojęcia, bo to już trwa latami, a żadnej informacji zwrotnej nie ma. Ja mam, to zaraz powiem. Ale jeszcze wracam do tej kwestii.
Zabójstwo księdza Jerzego jako akt założycielski III RP. Jak to należy rozumieć, twoim zdaniem? Czy wydaje mi się, że należy na pewno nawiązać do przełomu lat 80. 90., kiedy była realna szansa, żeby tę sprawę zakończyć prawomocnym wyrokiem dla innych osób niż te skazane w Toruniu. I to się nie stało. I w tym sensie należy tak to rozumieć, że zniszczenie tego śledztwa z lat 90. dało ten fundament pod to, czego jesteśmy świadkami przez kolejne dekady. Ta sprawa jest takim papierkiem lakmusowym, na którym odbijają się zaniechania, odbijają się właśnie jakieś układy między ludźmi byłej władzy i tej obecnej wtedy w latach 90. Wydaje mi się, no plus oczywiście powiązania agenturalne też, o czym nie można zapominać. Wydaje mi się, że wtedy przekreślenie możliwości ukarania, no myślę, Kiszczaka i jego pomagierów, stało się rzeczywiście takim fundamentem tego, czego jesteśmy świadkami do dzisiaj, czyli nie rozwiązania do końca tej sprawy. Według mnie, tak jak mówiłeś, no sprawa toczy się w Instytucie Pamięci Narodowej w pionie śledczym w Bydgoszczy, to jest delegatura w Bydgoszczy, IPN z Gdańska, bo to taka jest hierarchia. I myślę, że to idzie ku umorzeniu. Dlatego, że no, nie żyje już właściwie nikt z tych wyższych funkcjonariuszy PRL-owskiego MSW. Nie żyje Kiszczak, Jaruzelski, Ciastoń, Płatek, Urban zmarł teraz, no nie był funkcjonariuszem MSW, ale z tym MSW współpracował bardzo ochoczo. Nie żyje wielu innych związanych z tą sprawą. Notabene, jeżeli ja szukam jakiejś informacji o śmierci jakiegoś funkcjonariusza, zaglądam do nekrologów Gazety Wyborczej, gdzie w 95% jest wiedza na ten temat. To jest też znaczące. Ustaliłem w swojej książce chyba 3 czy 4 takie przypadki mało znanych nazwisk, które miały bardzo piękne pożegnania na tej stronie i do dziś wiszą w internecie. To dosyć znaczące, ale tak jak powiadam, też pomaga w pracy, bo ja bym nie dowiedział się o tych smutnych faktach, no, od rodziny, na cmentarzu, jest RODO, a tutaj wszystko jest czarno na białym. Bardzo pożyteczne narzędzie. Ważna wskazówka dla wszystkich osób, które poszukają istotnej wiedzy o świecie. To jest bardzo dobra, bardzo praktyczna i dobra wskazówka. Jeszcze tylko tak drążąc kwestię. Czy myślisz, że to się odbyło oficjalnie na zasadzie takiej, że nie wiem, w przedbiegach w Wilni na Mokotowie MSW, gdzie pierwsze rozmowy podejmowano z wybranymi, wyselekcjonowanymi działaczami opozycji, czy może potem w ośrodku szkoleniowym de facto wywiadu w Magdalence, czy w innych okolicznościach doszło do takiej bardzo rozmowy wprost, gdzie nie wiem, albo Czesław Kiszczak, albo Stanisław Ciosek, który również uczestniczył w tych wszystkich rozmowach, nie wiem, zasugerowali komuś, no często było na przykład biskup Alojzy Orszulik, bądź może do innego działacza. Ktoś podszedł i powiedział: słuchajcie kolego, ale tam już tą sprawę popiełuszki, to już tam, jak nawet podzielimy się władzą, to nie drążcie tego towarzyszy. Myślę, że nawet... Czy to już była taka sugestia, że ktoś już rozumiał, że tak ma być? Myślę, że to zbliżenie opozycji perlowskiej władzy i Kościoła wtedy, w 88 już roku, no bo wtedy się te rozmowy zaczęły, i finałem, których finałem był Okrągły Stół, nie zawierały jakiegoś paktu dotyczącego tej sprawy, dlatego że śledztwo, to o którym mówiłem w latach 90., zostało wszczęte dopiero w czerwcu 90. roku, a więc już po. Ale wydaje mi się, że ten status komunistów, którzy nie będą ciągani po sądach, ustalił się właśnie wtedy. Wy już jesteście oswojeni, oddaliście władzę, nic wam nie grozi. Myślę, że taki był sens podskórny tego okrągłostołowego układu. I nawet jak rozmawiałem jeszcze z generałem Kiszczakiem, bo miałem tą okazję, rozmawiałem z nim 3-krotnie, 2-krotnie przed kamerą, raz bez kamery,
to wynikało jedno, że bardzo miał wielu przyjaciół wśród osób duchownych. I to się, można powiedzieć, nasiliło po roku 89, co jest pewnym paradoksem, bo jak wiemy, został pochowany na cmentarzu prawosławnym, a więc nie był katolikiem, mówił o tym otwarcie. Powiedział mi jeszcze taką jedną rzecz anegdotyczną, że kiedy do Polski przyjeżdżał papież, to on się zawsze tak ustawiał, żeby nie być w komitetach powitalnych, żeby nie mieć żadnego kontaktu z papieżem, i mu się udawało. Nie ma go na żadnym zdjęciu, nie ma go na żadnej oficjalnej uroczystości. No, widać, że był konsekwentny i że wynikało to z jego takiej wewnętrznej, silnej postawy. Piotrze, jeżeli ktoś się zajmuje jakimś tematem, jakąś kwestią, jakąś osobą, zrasta się z postacią, z tego rodzaju rzeczywistością. Ja nie chcę opowiadać książki. Państwo muszą książkę przydać, a zwłaszcza ci wszyscy, którzy interesują się w ogóle sprawą księdza Jerzego, to jest absolutnie lektura obowiązkowa. To jest w ogóle bez dwóch zdań. I zawsze wszystkie Piotra książki będę i teksty w tej sprawie rekomendował. Piotrze, co ci w ogóle dało badanie tej sprawy? Jaki rodzaj, w ogóle obraz rzeczywistości masz o rzeczywistości końca PRL-u, tej tak zwanej transformacji i tego wszystkiego, co nazywamy trzecią RP? Takie tematy kształtują. Według mnie śmierć księdza Jerzego i w ogóle to męczeństwo było najważniejszym momentem początku upadku komunizmu w Polsce. Myślę, że bez tej śmierci, męczeńskiej śmierci, nie byłoby tego, co się wydarzyło na przełomie lat 80. i 90. Oczywiście mamy świadomość, że nie do końca wszystko się udało, o tym rozmawiamy i o tym mówiłem przed chwilą. Ty też drążyłeś ten temat, ale tak jak powiadam, według mnie jest to najważniejsze wydarzenie pierwszej połowy lat 80., tak jak mówi się o pielgrzymce pierwszej papieskiej w 79 roku, że ona była takim zaczynem pewnych wydarzeń, które dopiero nastąpiły w sierpniu 80 roku. Tak według mnie takim zaczynem pewnej zmiany była ta śmierć. Oczywiście należy też powiedzieć, że ta komuna bardzo mocno się trzymała i gdyby nie męczeńska śmierć księdza Jerzego, myślę, że PRL potrwałby jeszcze trochę dłużej albo przerodziłby się w jakąś taką dziwny twór, który by sobie długo dogorywał. A tak stało się inaczej. I dla mnie jest to najważniejsze wydarzenie lat 80. A co ci to mówi o trzeciej RP z kolei? O korzeniach trzeciej RP? Śmierć jest niewyjaśniona, o tym też mówiliśmy, o to pytałeś. Wydaje mi się, że to, co nastąpiło po 89 roku, pewien niedoskonały twór, nie docenił do końca tej śmierci. Właściwie ta śmierć, jako do końca niewyjaśniona, nieukarana, jest jakimś symbolem tej naszej bezradności, czyli tego państwa, którego prawo nie jest w stanie od kilkudziesięciu lat tej sprawy do końca rozwiązać. I wydaje mi się, że to już jest pogrzebany temat, że tutaj zadanie rozwikłania tej sprawy jeszcze może być zadaniem dla historyków, dla dziennikarzy, dla zwykłych ludzi, którzy mogą natrafić na jakąś ciekawą rzecz z przeszłości. Natomiast nasze prawo już przed tą sprawą powiedziało pas. I nie spodziewam się już niczego więcej w tej kwestii, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Natomiast tak jak powiadam, nadzieją dla mnie są historycy, są cały czas jeszcze niewyeksplorowane archiwa w różnych miejscach Europy i wydaje mi się, że to trzeba robić. Bo Piotr był pierwszym, który się pofatygował do archiwum Stasi, to tak proszę Państwa na marginesie, i o tym też jest jedna z książek Piotra. Proszę googlać i szukać. A ta książka jeszcze jedną rzecz pokazuje. I tutaj wracamy trochę do
postaci, o której na początku mówiliśmy, czyli do Jerzego Urbana, że jak bardzo ważną rolą jest czasami stworzenie dogodnego obrazu danej osoby, danego tematu, żeby podjąć działania bezpośrednie. Czyli jak bardzo ważna jest propaganda w systemach władzy, zwłaszcza totalitarnej, no i w ogóle niestety chyba w XX i XXI wieku już od tego się nie uwolnimy, już ten walec raz ruszył i jedzie i to spłaszczanie świata przez propagandę staje się czymś no, czasami denerwującym, nudnym, nużącym, czasami po prostu złym, bo to jest całkowita przemiana języka, pojęć i to jest po prostu złe, bo słowa powinny znaczyć to co znaczą. I pokazałeś, no właśnie, że nie da się pewnych działań bezpośrednich podjąć, jeżeli najpierw nie stworzy się dogodnego dla danego środowiska, dla danej władzy obrazu człowieka, żeby w niego uderzyć. Co ciekawe, ten obraz stworzony przez Urbana no, był na tyle atrakcyjny i był na tyle sugestywny, że proszę sobie wyobrazić, że proboszcz parafii Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, gdzie ksiądz został zaproszony na 19 października i to była jego ostatnia msza święta w życiu. On nawet w jednym ze swoich zeznań mówił, że miał bardzo negatywny stosunek wobec księdza, ponieważ pisał o nim pan Urban. Więc nawet duchownego przekonywały tego typu teksty. I oczywiście jak zobaczył księdza, mówię o księdzu Biniaku, no to zmienił swoje zdanie. Jak z nim zamienił parę słów, poznał go jako człowieka, można powiedzieć dotknął, jak już ksiądz Jerzy tam przyjechał, no to wszystko się zmieniło o 180 stopni, ale do momentu przyjazdu wierzył Urbanowi. To jest niesamowite. Ja już takich szczegółów też nie zamieszczałem w książce. Jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to natrafiłem na to zeznanie z 1984 roku jeszcze. Księdza Biniaka nawet poznałem jeszcze, jak żył. I to jest niesamowite, że rzeczywiście to, co mówisz, atmosfera do dokonania zbrodni. A więc przygotowanie i usprawiedliwienie niejako tych działań, które zostały przeprowadzone w październiku 1984 roku. I co ciekawe, czytałem teraz ostatni wywiad przeprowadzony za życia Urbana 8 lipca tego roku. No i tam zapytano go o sprawę księdza Jerzego. Pytanie jest, ma 9 wersów, odpowiedź Urbana ma 5, bo dokładnie to przeliczyłem. I on oczywiście plecie no, andruty, mówię o Urbanie, twierdzi, że to była prowokacja wymierzona w Kiszczaka Jaruzelskiego, że stał za tym Milewski, ale później się wyrywa z jednym zdaniem, bo oni chcieli cały czas mnie skazać za popiełuszkę. Niepytany przez przeprowadzających wywiad, były 3 osoby akurat. I widać, że to gdzieś w tym facecie tkwiło, więc niezależnie od tego, że był nazywany Goebbelsem stanu wojennego, to jakieś resztki sumienia i takiej ludzkiej świadomości i odpowiedzialności za zło, które wyrządził, chyba w nim tkwiło. Natomiast smutne jest to, że nie udało się tego człowieka postawić przed wymiarem sprawiedliwości po 1989 roku, bo wydaje mi się, że podstawy ku temu były. Stanął już przed wymiarem najwyższej sprawiedliwości, na przynajmniej sądzie ostatecznym, cząstkowym. Zamilknę nad oceną tego człowieka. Jest to osoba oczywiście publiczna, więc o niej jak najbardziej można mówić i będziemy mówić za czas jakiś. Proszę Państwa, ja zachęcam raz jeszcze do sięgnięcia po najnowszą książkę Piotra. Zniszczyć księdza. Nie ma lepszej takiej analizy i anatomii zbrodni niż ta publikacja i inne liczne publikacje Piotra. Ze swojej strony też chcę wyrazić wielki szacunek dla wieloletniej publicystycznej, dziennikarskiej, reporterskiej, archiwalnej pracy Piotra, jeśli chodzi o temat związany z uprowadzeniem i męczeńską śmiercią księdza Jerzego. Niewielu jest dziennikarzy, w ogóle ludzi, którzy z taką pasją, zawziętością, wręcz bym powiedział, badają kwestie, które świadczą o tym, że traktują bardzo poważnie swój zawód, swoje miejsce w życiu publicznym, że nie żyją jednodniowymi newsami, które należy podsycać, tylko jest pewien temat, który drążą wytrwale, pomimo trudów, kosztów, które się ponosi.
To z mojej strony jako młodszego kolegi wyraz szacunku i uznania. Państwa zachęcam do lektury i bardzo serdecznie, Piotrze, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.